Siemanko wszystkim, z tej strony pomidorowy.pl i witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Rayman Redemption. Kontynuujemy dalej z Playtopią, zaczynając z Brain Games. Poprzednim razem przeszliśmy The Playhouse, leży Chest Mastera oraz Playful Flight, przez co musiałem zrobić drugi raz Playful Flight, dlatego że zapomniałem znaczka magika. Dobra, lecimy z koksem. Brain Games. Brain Games jest to całkiem fajny tytuł, bo jest to nawiązanie oczywiście do Raymana Brain Games. Tak, oczywiście to jest trochę naciągana teoria, bo wiadomo, równie dobrze każdy poziom może być level o nazwie Brain Games, ale wiadomo o co chodzi. Rayman Brain Games, wspaniała gierka, co nie? No jelo, kurde. O, i tutaj zaczynamy właśnie naszą matematykę. Ci, co nie lubią matematyki, proszę wyjdźcie stąd, bo jeżeli macie dosyć matematyki, to będziecie mieli dosyć tego oto odcinka. No to jest odcinek przepełniony matematyką. 12 plus 21, dobra. Więc teraz tak. To jest 33. Widzicie? 2 plus 3, minus 4. 2 plus 3, czyli to jest 5, minus 4, 1. Łatwiutko, co nie? Na razie idzie nam prosto, bo matematyka, w sumie ta, która jest teraz przedstawiona, nie jest jakoś uber trudna. Po prostu jest ona troszeczkę inna. Czyli po prostu łatwa. Da się w ogóle tam dostać do tej klatki? Nawet nie chcę wiedzieć. Dobra. Może się uda któregoś razu. Lecimy dalej. Chyba że tutaj jest jakieś przejście, o którym ja nie wiem. Nie. Chyba tam do góry dopiero będzie musieli się dostać. Dobra. Nieważne. Co ja się przyjmuję? 85 minus 63 plus 75. Teraz tak. Piątka i trójka to jest dwójka. Tu jest 22. Plus 75, czyli 22 plus 75. Czyli tak, dwójka, dwójka. Tu jest 7 i tu jest 7. Tak? Nie, tu jest 9, przepraszam. Czyli 97. No. Dokładnie tak, 97. Haha! Widzicie, jeszcze w pamięci w miarę umiem liczyć. W miarę. O, akurat czekajcie, ZW. Okej, jestem z powrotem. Szybko teraz dół, góra, dół, góra, dół, góra. No. Miałem teraz telefon, dlatego tak trochę zareagowałem, przez co słuchawki mi spadły. Na szczęście się nie rozwaliły, bo one już miały swój epizod rozwalenia w Bydgoszczy, bo źle spałem i w sumie tak trochę je zgniotłem. Aczkolwiek dzięki mojej wspaniałej dziewczynie, która zakleiła mi tutaj super glue, no to jest wszystko git. Dobra, teraz tak. Tu mamy chyba własne działanie zrobić, coś mi się tak wydaje. Czyli ja nie wiem, na przykład 9 plus 4 równa się 14. Aha. Czyli to jest złe. Lecimy dalej w takim razie metodą prób i błędów. Teraz tak, 5 minus 1 równa się... Zjebałem. 5 plus 4 równa się 9 na przykład. Widzicie? Jednak nie możemy tutaj odejmować, my musimy tutaj dodawać. No dobra, cały pic polega na dodawaniu. Spoko. Szkoda tylko, że ja nie mogę jakoś teraz dostać się do tego dzyndzolka. I chyba wygląda na to, że jeszcze raz będę musiał się powiększyć. Albo nie. Albo właśnie trzeba będzie coś takiego zrobić. No kuźwa!
mam tylko jedno życie, tak tylko przypomnę. Tylko jedno życie, więc spodziewajcie się tutaj Game Overa. Ja zresztą wam mówiłem. Na 100% Playtopia albo Candy Shot to będzie Game Over. Na 100%. Bo w końcu, słuchajcie, ta seria musi być na tyle zajebiście zamknięta, że Game Over to jest wręcz podstawa, żeby się pojawiła tutaj. Co prawda może nie jako osobny film, ale w Let's Playu myślę, że będzie podobny efekt. Dobra, to jest tak, 84 minus 8 minus 4, okej. 84 minus 8. 72. Tak jest, to jest 72. Musiałem chwileczkę się zastanowić, tam przekalkulować sobie to w głowie. I jedyna prawidłowa odpowiedź to jest 72. Nie ma innej. Wiecie co? A zobaczę, co to jest to świecące się tutaj? A, widzicie? Przy samym końcu! Kurde! Jesteśmy z powrotem. Teraz znowu atakujemy w to świecące się coś. Tam coś wyżej jest. O, klatka. Mogę się domyślić. Pierwsza klatka dopiero, proszę. Ciekawe, jak długi jest ten poziom. Mam nadzieję, że nie jakoś super uber długi, bo raczej wątpię w to. Ej. 4 plus 8, 12. To jest proste. 10 minus 6, 4. 2 plus 2 plus 2, 6. 8. Co? Co to za liczba jest? Fuck. Kurde, ściga nas. Musiałem trochę tutaj na pałę zrobić, bo serio, zapomniałem, że ta woda się podnosi. Ale fuck, gdybym mógł tak pomyśleć na spokojnie, to myślę, że dałbym radę. 3 plus 7... To jest tak, 3 plus 7 no to jest 10, minus 1 to jest 9, plus 5 to jest 14, minus 2 to jest 12, plus 4 to jest 16. Dokładnie tak. Coś tutaj jest? Po tamtej stronie? Aha, dobra, nic tam nie było. Okej. Znaczek magika! Co z tego, że prezenciku już nie zdobędziemy, bo no taka jest prawda, że już go nie zdobędziemy. Chyba wszyscy byli na to przygotowani, że takie coś będzie miało miejsce. Szkoda. Szkoda, że się nie udało nam prezenciku zebrać. Myślałem, że będziemy mieli tutaj luźne 100%. O! Ale muzyka to kurde leci. Ciekawe, jak ten troll się nazywa, bo na pewno jakieś imię ma.
Bracia trolle, jak ja ich kurwa nienawidzę. Bez kitu. No nie. No nie, przy nich game over, serio. Macie swój pierwszy game over, moi drodzy. Macie, kurde, tak długo czekaliście, aż zgameoveruję. Proszę bardzo, macie. Ale zaczynam z 10 żyćmi, więc teraz cała kwintesencja polega na tym, że będę musiał to wszystko nadrabiać. Tak więc dla was to jest jedno cięcie, dla mnie to jeszcze raz przechodzenie tego poziomu. No, widzimy się za niedługo. O, swoją drogą tutaj ominąłem klatkę dla osób ciekawskich. To jest już trzecia klatka w ogóle swoją drogą. Nie wiem, czy coś aktywowałem, ale spadłem tutaj, jak zresztą widzieliście przed chwilą. I może coś aktywowałem, żeby klatkę zdobyć, chociaż wątpię, bo na razie nie widzę, żeby cokolwiek się aktywowało. Więc dupa. Nawet nie wiem, jak tam doskoczyć, szczerze powiedziawszy. O, coś tutaj aktywowałem, moi drodzy. Patrzcie, widzicie? Tam coś jest. Ja tego wcześniej nie robiłem, ale coś aktywowałem. Więc zobaczmy, o co tutaj chodzi. A, już wiem, o co chodzi. Prezencik. Widzicie? Świetnie, o to chodziło. Dobra, teraz możemy robić już legit poziom. No, jak widzicie też przy okazji, poprawnie obliczyłem sobie te działania, które tu przed chwilą były i udało mi się odblokować klateczkę, która była zablokowana przez drzwi, które nie dałoby się radę otworzyć, więc nawet zdobyłem więcej niż powinienem. Dobra, to teraz oficjalnie widzimy się przy bosie. Tak chciałem wam w ramach ciekawostki to pokazać. No i jestem z wami z powrotem. Widzę, że musimy ich na przemian bić. A, no to w sumie to jest easy boss. Proszę bardzo. Nie wiem, dlaczego on mi sprawiał taką trudność, ale za drugim razem został zaliczony. I swoją drogą dowiedziałem się, że neta nie mam, więc... To ci dopiero ciekawostka, kurde mać. Master of Playtopia, proszę państwa, już cała Playtopia została zaliczona. Co prawda może nie na 100%, ale została zaliczona i to się liczy, co nie? To się liczy, dokładnie tak. Moi drodzy, w tym momencie przerywamy sobie serię odcinkową i właśnie dochodząc do Candy Shotu, teraz możemy skupić się tylko i wyłącznie na livestreamie, ewentualnie dwóch, może trzech livestreamach, gdzie będziemy nadrabiali sobie 100% w każdym poziomie. No nie, może mi to zająć jeden stream, może mi to zająć dwa streamy. No i będziemy nadrabiali wszystkie klatki, wszystkie znaczki oraz wszystkie prezenty. Chyba że znaczki będą tak poukrywane, że będę miał po prostu już taką nerwicę, to wtedy znaczki sobie olejemy i skupimy się tylko na klatkach i tylko na prezentach. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobał, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play, jak i ten odcinek. Widzimy się w kolejnych odcinkach, zapraszam na grupę na Facebooka oraz na Discordzie, linki są pozostawiane w opisie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć i pa!